dobry, to jest Uczuł Marcin Marcina, kolejne wydanie. Naszym gościem jest Kinga Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, jak to się teraz nazywa? POKO, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. I pod takim szyldem startujecie? Jeszcze dłuższym, bo nazwa jest bardzo długa, bo wymieniamy wszystkie. W ogóle dzień dobry Państwu, przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazwa jest bardzo długa, bo startujemy z kilkoma partiami politycznymi, z Nowoczesną, Zielonymi i Inicjatywą Polską, więc ta nazwa wymienia wszystkie po kolei te partie, ale no sercem w Platformie Obywatelskiej i już nie mogę się doczekać. Fajnie by było, jakby się nazywał klub Platforma Obywatelska. Okej, okay, dobra, to czy to taka... klub, ale poczekaj, to się zaraz. Nowoczesna już over w takim razie. Tak, Nowoczesna, Zieloni. Nie wiem, czy to nie jest groźba i nie wiem, na ile karalna wobec koalicjantów, bo oni chyba nie chcą być w klubie Platformy Obywatelskiej. O tym by świadczyło, że zawiązaliście koalicję, a nie że oni po prostu startują z Platformy. To prawda, to jest koalicja, ja tylko wyraziłam swoje marzenie. Marzenie, okej. Okay. O czym marzą politycy Platformy Obywatelskiej w Koalicji Obywatelskiej? Kinga, startujesz z okręgu podwarszawskiego, tak zwanego Obwarzanka, z miejsca? Z miejsca trzeciego, 8 powiatów wokół Warszawy. Po co ci to? Powiedz mi, po co ci to? Bo mnie to zawsze interesowało. Jesteś osobą młodą, wykształconą, robiłaś doktorat. Jakbyś chciała, to byś dostała robotę w każdej firmie za nie wiadomo jakie pieniądze. A ty się zdecydowałaś siedzieć w tym Sejmie i teraz kandydujesz, wiedząc, czym to pachnie, na następną kadencję. Bardzo ci dziękuję za te słowa. Bardzo miło je usłyszeć tak o godzinie 10 w poniedziałek. Od razu tutaj właśnie zdradziłaś naszą dużą tajemnicę, bo ten program nie będzie emitowany o 10 w poniedziałek, no ale wydało się, proszę Państwa, trudno. Taka jest prawda. Przepraszam najmocniej, czyli już wiem, że już w następnym pytaniu dostanę karę. Postaram się. Na pewno polityka to moja pasja i bardzo ciekawi mnie sama polityka, ale przede wszystkim możliwość zmiany czegoś. Na pewno w samorządzie ta sprawczość jest dużo większa. Mm-hmm. Kiedy byłam radną sejmiku województwa mazowieckiego, to rzeczywiście udawało się zdziałać, zbudować takie rzeczy namacalne. Przede wszystkim rządziliśmy na Mazowszu i nadal rządzimy. Dzisiaj w Sejmie jesteśmy opozycją, ale nadal wierzę, że uda się zmienić kilka rzeczy. No i tej działką, którą się zajmuję, jest edukacja. No dobrze, ale powiedzmy, idziesz na taką komisję, dajmy na to edukacji, chociaż nie tylko w tej komisji jesteś, tak? I widzisz, co tam się dzieje, spotykasz te buzie, nazwijmy to, posłów Prawa i Sprawiedliwości z tymi ich zachowaniami, które wszyscy znamy z telewizji. I nie masz takiej refleksji, Jezu, co ja tutaj w ogóle robię, przecież to nie jest moje miejsce. Jeszcze zaskoczę cię, bo jestem w drugiej komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie twarzą jest Piotrowicz. Prokurator Piotrowicz. Więc rzeczywiście ta debata jest dość ostra. I powiem może jedną rzecz, której jeszcze o niej nigdy nie mówiłam, ale rozmawiałam z swoim kolegą z ławy poselskiej, z Arkadiuszem Marchewką ze Szczecina, że człowiek, nie będąc w Sejmie i oglądając tych wszystkich mądrych ludzi, używających bardzo mądre słowa, jest naprawdę pod dużym wrażeniem, albo był, jak oglądał wcześniejsze Sejmy, pod dużym wrażeniem, że ci ludzie są predestynowani do tego, żeby rzeczywiście być tam, zasiadać w tych ławach poselskich. Ale jak się poznaje to bliżej, jak patrzy się, co się dzieje na komisjach, w jaki sposób się niektórzy posłowie wypowiadają, to rzeczywiście człowiek tak się zderza ze ścianą, ale to daje mi właśnie nie myśl, że co ja tutaj robię, tylko myślę, kurczę, to moje pokolenie, które jest szalenie wykształcone, które ma ogromny potencjał, to znaczy, że to naprawdę będzie proste, żeby to wszystko ale ja ściągnę was z tej metafizyki takich górnych słów. Dzięki. Przez 4 lata
byłaś posłanką w Sejmie, w którym w zależności od sytuacji mieliście 2 minuty, potem minutę, potem 30 sekund na wystąpienie, gdzie tempo prac było takie, że ja po prostu nie wierzę, że byliście w stanie zapoznać się z projektami i odpowiednią, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe, tak? To już trzeba było przysyłane na godzinę przed czasem. Nad ludzi, żeby to ogarnąć. I powiedzmy, po takiej kadencji ty mówisz o jakiejś sprawczości? Jakaż była sprawczość was jako posłów opozycji? No, cała Polska to oglądała. W którymś momencie doszło do tej blokady Sejmu. To przecież też w sumie nic nie dało. To nie była wygrana bitwa, więc wasza sprawczość była żadna. I ty po 4 latach... Chyba, że o sprawczości w kontekście sejmiku województwa mazowieckiego, kiedy byłam w samorządzie. A to może rzuć ten sejm i za 4 lata dopiero powiem. Nie, bo idziesz do sejmu i mówisz o polityce jako sprawczości. Ja to rozumiem na tym poziomie takim bardzo ogólnym. Na tym poziomie praktycznym, no powiedz tak, a jeżeli zdarzy się tak, nic nie jest rozstrzygnięte, wybory mamy tam za niecały tydzień, ale jeżeli zdarzy się tak, że to będzie druga kadencja w opozycji i że rządzić będziesz PiS, no to przez 4 lata znowu będziesz miała 30 bądź 15 sekund, bo być może tu się jeszcze poprawi sytuacja, albo w ogóle będzie jakaś uporządkowana debata, czyli opozycja do niej nie będzie dopuszczona. No gdzie tu jest sprawność i gdzie tu jest sens? Ja tu trochę podbijam to pytanie Marcina, po kiego licha iść do tego Sejmu, w którym, nie wiem, no, ja mam wrażenie, że można się tylko nakręcać własną frustracją. No, ale zupełnie z innej perspektywy patrzy się, jak się rządzi, bo taki człowiek z PiS-u... Ale ja ci zadałem pytanie, tak, co ale, będzie, jak nie będziesz rządzić? Tak, ale człowiek z PiS-u uważa i wie o tym, że rzeczywiście jakąś sprawczość ma. Ja rzeczywiście też pamiętam te debaty na przykład dotyczące reformy edukacji. 800 artykułów, które musieliśmy zrobić, które były zrobione w 15 minut przez Senat. Ja nawet nie wiedziałam, że można przez 15 minut 800 po prostu razy powiedzieć tak albo zagłosować. To rzeczywiście jest niezwykła umiejętność, ale ja jednak wierzę w to, że wygramy te wybory i wierzę, że się uda. No i myślę, że zupełnie inaczej będzie wyglądała polityka i zupełnie inaczej będą wyglądały te sejmy. Ja tylko złośliwie, no, jak mówimy o sprawczości, to nie możemy mówić, że może się uda. No wtedy pracujemy. Ja wierzę, a ja wiem, że Marcin ma wątpliwości co do tego, czy wygracie wybory. No właśnie, wygracie czy nie wygracie, jak to będzie, bo sondaże są raczej nieprzychylne. No ja pamiętam wielokrotnie różne sondaże i najczęściej byłam zawiedziona nimi, bo okazywało się, że zupełnie jest odwrotnie niż przewidywały. Więc ja bym poczekała na ten wielki test wyborczy 13 października i uważam, że wygramy te wybory. Po prostu musimy maksymalnie zmobilizować naszych wyborców i staramy się to robić od wielu miesięcy. Zaprosiliśmy Cię między innymi dlatego, że daje się zauważyć, że Ciebie jest w tej kampanii rzeczywiście dużo. To znaczy w tym obwarzanku jesteś wszędzie, w internetach też jest Cię bardzo dużo. Uzyskałaś poparcie bardzo wielu zacnych osób, którym się chwalisz. Czyli to jest ta motywacja, to, że uważasz, że naprawdę wygracie i tylko trzeba iść między ludzi i z nimi rozmawiać, nadawać do nich, przekonywać i tak dalej? Mamy wielu, wielu kandydatów, kilkaset kandydatów w całym kraju. Jeżeli każdy z kandydatów wykonałby choć na przykład połowę pracy taką, jak wykonuje Jan Grabiec, na przykład nasz lider, dobrze, to rzeczywiście byśmy... A dlaczego nawet połowa kandydatów jej nie wykonuje? I to, co ja obserwuję, to oczywiście... widzę aktywność, no bo się nie wrzuca nieaktywności, tylko tę aktywność, więc mi się wydaje, że jest ta kampania wszechobecna w całej Polsce i z każdego okręgu, z którego pamiętam, z Podkarpacia, robi świetną kampanię Joasia Frydrych, Zbigniew Gawlik. No, w każdym regionie wiem, że ktoś robi super kampanię. Byłem na wschodzie województwa mazowieckiego i na Podlasiu, no nie widać. No tam na
w Mazowieckim startuje na pewno Kamila Gasiuk-Pichowicz. Ja z internetu oglądam po prostu, jakie są ich działania. To, że niektóre okręgi są na pewno trudniejsze i na pewno trudniej jest wywiesić baner i na czyimś płocie, bo rzeczywiście ktoś musi wyrazić taką zgodę. Choć na przykład moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości na taką zgodę nie czekają. Nie wiem, czy słyszeliście taką śmieszną historię. No tak. Że wywiesili baner na płocie moich rodziców. Tak, słyszałem. Słuchaj, ale może to jest to, że posłowie Platformy po prostu boją się. Są zagrzeczni. Być może są zagrzeczni, a może po prostu boją się pójść między ludzi, żeby nie mieć takich historii, jakie tobie zdarzały się 4 lata temu. Pamiętam, jak opowiadałaś o tym, że jeżdżąc po całym Obwarzanku na różne tam bazarki, zloty, jakieś festyny, zdarzało ci się, że zwolennicy PiS-u podchodzili i próbowali cię opluć. No to nie tylko w tamtej kampanii, w tej kampanii też ta polaryzacja między dwoma partiami politycznymi sprawia, że ludzie są po prostu czasem agresywni i zaczęli się takie... Ale okej, bo mnie interesuje cały czas ten moment, że ty wiedząc o tym, że to cię tam spotka, jednak idziesz. Ale tych zachowań w porównaniu z tym, jak dużo jest takich pozytywnych relacji z ludźmi, no dobrze, no to do pozytywnych jest każdy jest przyzwyczajony, tak? O nie, powiedziałabym. Sobie, tak? Mi tak miło usiadł na kanapie, pan tak to tak mnie pochwalił, tak ładnie powiedział o mnie. Nie wszyscy mówią tak. Dobra, ale to, no dobrze, ale to jednak... Nie, jesteśmy skłonni przyjąć łatwiej niż to, że się idzie między ludzi, a oni na mnie plują. No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym po czymś takim jeszcze chciał pójść następny raz i następny. Powiem tak, takie sytuacje, jakby oczywiście w tym sezonie, w tej kampanii nikt mnie nie opluł, ale zdarzały się też rzeczy trudne, na przykład ganianie z bejsbolem, czy... Naprawdę? No takie zdarzało się, ale to już naprawdę... Na przykład mój wolontariusz, pan Stanisław, lat 70, dostał z tak zwanej dynki Zidana od innego pana. No. To też zostało jakby zgłoszone oczywiście, no ale niestety w takim miejscu, że było zbyt blisko kamery z kolei, teraz nie za daleko, tylko za blisko kamery i się nie nagrało. Kamera nie objęła, tak? Ta kamera nie objęła, aczkolwiek mamy zdjęcia i wizerunek tego pana. No zdarzały się dużo takich sytuacji, ale mówię, to jest 1 na 100, a 100 razy ktoś ci powie, robiła pani super robotę przez 4 lata. Naprawdę jestem dumny, że na panią zagłosowałem. Albo nie głosowałem na panią wcześniej, ale teraz pokazała pani, że oddam z całą rodziną na panią głos. I takie rzeczy zdarzały się na przykład wśród moich sąsiadów, kiedy chodziłam. Więc było mi bardzo miło i to mnie motywuje na pewno do pracy. No, myśmy tu ustawili kamerę tak, żeby wszystko było widać, nawet jeżeli dojdzie do jakichś ekscesów. Zakładam, że nie, ale wszystko będzie zarejestrowane. Ale może powiedz inaczej, no bo to raduje się serce, jak ciebie się słucha, z tym entuzjazmem, z tym wchodzeniem między ludzi, a powiedz, co należałoby zrobić, żeby inni twoje koleżanki, twoi koledzy zrobili to samo. Bo to jest tak, jak przejedziemy tutaj Warszawą, wokół Warszawy, to się zgadza, to widać was, tak? Jak się nawet pójdzie na jakieś imprezy masowe, to gdzieś tam, nie wiem, ja wczoraj czy przedwczoraj byłem u siebie na targu na Ursynowie i oczywiście byli i kandydaci, i ulotki, i tam w ogóle blokowali dojście do pomidorów tymi ulotkami. Wszystko okej. Natomiast faktycznie ja mam te same obserwacje. Byłem na północy Mazowsza, byłem w Warmińsko-Mazurskim, byłem na Lubelszczyźnie. I tam wydaje się, że poza miastami wojewódzkimi to Koalicja Obywatelska nie istnieje. No w ogóle mało kto istnieje poza PiS-em, który i tam gdzieś naprawdę sporadycznie ten PSL wyskakuje. To jest naprawdę... Ja nie twierdzę, że tylko banerami wygrywa się kampanię, ale jest to coś takiego, które jest trochę jak takie atawistyczne oznaczanie terenu, tak? Jesteśmy i w tej gminie, i w tym powiecie, i w tej wsi. No, dlaczego, nie wiem, Grzegorz Schetyna nie postanowił cię sklonować i rozstawić po okręgach, żeby pobudzić tę aktywność? Bo mówię... Spróbował.
Tak? Próbowo, dlatego że w okręgu warszawskim startuje Aleksandra Gajewska. Tak, ostatnie miejsce na liście warszawskiej. Która jest niezwykle pracowitą radną warszawską i robi świetną kampanię. Proszę zerknąć na jej kampanię. A to znowu Warszawa. Pan zachwycony po prostu. Ale to jest tak, że faktycznie obie mają nazwisko Gajewska i obie chodzą po blokach, po bazarkach. I obie mamy malutkich synków. A, też prawda, tak. Zgadza się. No dobrze, tylko że ja mam takie poczucie, że te wybory, jeśli będą przeważone gdzieś na korzyść opozycji, to chyba nie w Warszawie, to raczej gdzieś tam na Podkarpaciu, gdzieś tam na Lubelszczyźnie albo w Krośnie. Ale to każdy głos się liczy, bo w Doncie naprawdę, na przykład u nas w okręgu podwarszawskim, wyliczenia wskazują na to, że różnica głosów o jeden mandat, który możemy jeszcze więcej wyciągnąć, jest o 2000. Więc tylko 2000 głosów, albo aż 2000 osób, które musimy przekonać i będziemy mieli jeden mandat. I w każdym okręgu, mandat do mandatu, mandat do mandatu, no i człowiek... Droga do sukcesu. Wygrywa wybory. Także no to jest ciężka praca na pewno. Cieszę się, że doceniacie tą kampanię. No po prostu rozwiązaniem jest, żebym w następnych wyborach była szefem sztabu. O, i to jest propozycja, nie wiem, czy władze Platformy nas usłyszą i obejrzą, ale to jest do następnych wyborów. Jest jeszcze chwila, jest czas przemyśleć. Choć nie narzekam na Krzysztofa Brejzę. Wymyślił świetną rzecz. Słuchajcie, jak to świetnie być w partii. Czasami człowiek coś klapnie, ale zaraz się poprawi. Nie. Uważam, że oczywiście chętnie prowadziłabym tę kampanię, oczywiście, ale Krzysztof Brejza wymyślił świetną rzecz, czyli tę akcję banerową. Mhm. Otóż każdy kandydat z każdego miejsca w Polsce dostaje 20 banerów właśnie w pakiecie z Biura Krajowego, może rozwieszać je, plus do tego mamy taką specjalną bazę, specjalną infolinię, na którą zgłaszają się osoby, które chcą zawiesić nasz baner. Spisujemy wtedy imię, nazwisko, numer telefonu i adres. I po prostu jeździmy i rozwieszamy te banery. Może ich jest mało, ale wydaje mi się, że już w takim razie... jeszcze tydzień, proszę uwierzyć, jeszcze tydzień i jeszcze będzie coraz więcej. Okej, jeszcze tydzień i zostajesz członkiem Komisji Edukacji. I co wtedy? Jest problem w oświacie, w edukacji, który narasta moim zdaniem od wielu lat, a dopiero ostatnio zaczyna się o nim mówić. W ubiegłym tygodniu Wyborcza to poruszyła, było chyba z 5 artykułów naraz po tym, że w szkołach jest ciśnienie na to, żeby dzieciaki zdawały egzaminy, żeby szkoły miały dobre wyniki, żeby dyrektor szkoły mógł się pochwalić dobrymi wynikami. W związku z tym, zamiast uczyć te dzieciaki lepiej, to wywierają na nie ciśnienie, żeby dzieciaki uczyły się w domu. Są depresje, są próby samobójcze. Czy ty uważasz, że to jest w ogóle do zmiany? Powiedzmy, że tak, chodzi mi o tę sprawczość. Wchodzisz do Komisji Edukacji i co? To, co się dzieje w szkole, to jest po prostu Armagedon i nie mówi się o tym od miesiąca, a od początku tej reformy edukacji. My już wcześniej mówiliśmy, jak to będzie wyglądało. I rzeczywiście ten rok... Ale ty mówisz o tym, że są tłumy, tak? Że są trzy... Dzieci mają po prostu dosłownie krew na rękach, bo tak ogryzają ze stresu skórę. Czy psychologowie nie dają rady, żeby nadążać nad tą opieką nad uczniami, bo rzeczywiście tutaj ten podwójny rocznik też się do tego zalicza, ale siódmoklasiści i ósmoklasiści musieli zrealizować program dwuletni w 3 lata i nie było specjalnego, że program trzyletni w 2 lata i nie było jakby specjalnej zmiany podstawy programowej, tak żeby mogli się zmieścić i wtedy przełożyć jakby część obowiązków na klasę pierwszą liceum. Presja była tak duża, że oni nie robili i nie robią nic innego, tylko siedzą i odrabiają pracę domową w domach. Rodzice nie mogą spełniać żadnych swoich zainteresowań. Rodzice nie mogą mieć relacji z dziećmi, dlatego że po prostu siedzą i... Do 22 lekcji. Tak. No, żeby było dobrze do 22. Tak, mamy na to plan, mamy na to rozwiązanie, mówimy o tym w naszym programie. Po pierwsze, zmienić podstawę programową, ale nie sami, nie politycy zmieniają podstawę programową,
zrealizowaną tak, żeby po prostu zmienić koncepcję Polski, koncepcję historii Polski na to, że nie wiem, ten był bohaterem, czy ten był bohaterem, tylko po prostu oddać to specjalistom, stworzyć Komisję Edukacji Narodowej, która się tym zajmie. Podstawa programowa powinna być na tyle zmniejszona, żeby uczniowie nie musieli uczyć się jednak od tych szkieletu żaby na pamięć. Właśnie tak? nie chcę tutaj mówić o konkretnej dziedzinie, bo na pewno skrzywdziłabym jakąś grupę nauczycieli, bądź... którzy uważają, że akurat szkielet żaby tak. jest niezwykle ważny i pożyteczny. To jest bardzo interesujący. Tak, ale... Tak, znasz na pamięć? Tak, ale nam humanistom dużo łatwiej jakby też wyśmiewać te rzeczy, powiedzmy, a to matematyczne, a to właśnie biologiczne, chemiczne, ale jest też wiele rzeczy i w języku polskim, oczywiście, które są po prostu nagromadzeniem materiału i teraz ograniczyć ten jakby przymus zdobywania wiedzy, a rozszerzyć to na przykład o umiejętności. Mhm. I tutaj współpraca, tu krytyczne myślenie, czyli tu właśnie współpraca, czyli praca w zespole. Praca w zespole, współpraca z nauczycielem, to z uczniem. Ale wiesz, że przy wszystkich zmianach programowych jest jeden przedmiot, który nigdy nie był ograniczony od 30 lat. Mianowicie? Religia. Były tak powiększone te godziny, natomiast rzeczywiście teraz... Nie, bo obcięliśmy wszystko, i fizykę, i polski, i matematykę, tam były zmniejszane te limity. Historia teraz powiększona jest troszeczkę. Ale nie wróciła do stanu z lat 90. Natomiast jest taki przedmiot, którego wymiar godzinowy się nie zmniejsza. To znaczy, jeśli chodzi o religię w szkołach, to wymiar godzinowy jest rzeczywiście dwie lekcje, ale może być zmniejszony i taką kompetencję ma biskup. Szkoła po prostu pisze do biskupa, czy on się zgadza na to, żeby zmniejszyć. Uważam, a biskup jak jest umiejscowiony w strukturze państwa? Po prostu jest podpisany konkordat. Ja też uważam, że jest wiele nieścisłości, nieprawidłowości. Natomiast bardzo ważne jest, i to chcę zaznaczyć, na religię nikt nie musi chodzić. Żeby chodzić na religię, trzeba wyrazić chęć chodzenia na religię, a nie niechęć. Czyli jest to jak wiadomo, znakomita teoria, która owszem, częściowo wchodzi do praktyki, ale wiemy, że w praktyce, szczególnie w małych miejscowości, jest dokładnie odwrotnie. Należy zdobyć od rodziców zgodę na to, żeby nie chodzić. Taka sytuacja miała miejsce na religię. Tak. I teraz powiedz mi tak, znaczy ten udział w biskupa nie wynika z konkordatu, tylko wynika z ustawy o... rozporządzenia dokładnie. Z ustawy o systemie oświaty i z rozporządzenia ministra. I moje pytanie bardzo konkretne. Czy w tej przyszłej kadencji masz pełną sprawczość, rządzicie, wygrywacie wybory, nadal biskup będzie instancją w systemie edukacji? Że uważam, że nie jest potrzebne, żeby biskup był instancją i trzeba rozdzielić oczywiście państwo od kościoła. Natomiast będę stała na stanowisku, że jeżeli ktoś chce chodzić na religię, to powinien uzyskać taką możliwość. Jeżeli ktoś nie chce chodzić na religię, to nie można go zmuszać. Taka sytuacja miała miejsce nie w małej miejscowości, tylko w Wołominie pod Warszawą. To jest największa miejscowość pod Warszawą. I dowiedzieliśmy się, że tam dyrektor zmuszała uczniów, połowę klasy, do chodzenia na religię, dlatego że biskup nie wyraził zgody. To nie była prawda, jakby jeśli chodzi o biskupa, tylko użyła takiego skrótu myślowego, bo to był akurat kwestia dotyczyła właśnie tych godzin religii, żeby z dwóch zmniejszyć na jeden. Na jedną godzinę. I tutaj postaram się, po prostu zainterweniowałam. Zainterweniowałaś w tej sprawie? Zainterweniowałam w tej sprawie. Jaki był skutek? Także uczniowie nie muszą chodzić na religię. Po prostu trzeba o tym mówić głośno, żeby dyrekcja, żeby cała kadra nauczycielska po prostu respektowała prawo. Bo to nie jest już kwestia biskupa, że on sobie wymyśli, że on się zrzeknie swoich kompetencji. Tylko to jest kwestia tego, żeby było respektowane prawo. Ktoś nie chce chodzić na religię i nie może chodzić, nie powinien chodzić na religię. Ktoś chce, trzeba dać mu taką możliwość. To dwa pytania z tym wiodącym przedmiotem w naszej szkole, krótkie. Pierwsze, czy ten przedmiot nieobowiązkowy, który tak naprawdę nie jest nauką, tylko jest kształtowaniem wyznawcy, powinien być finansowany ze środków publicznych? Mm-hmm. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. I tu, przepraszam, to też zależy od rozporządzenia, tym razem prezesa Rady Ministrów.
Nie do końca. Konkordat, tak? Konkordat ma nic do tego. Jest kwestia interpretacji słowa organizacja. Ale abstrahuję od dzisiejszego prawa. Mhm. Będziesz sprawcza, będziesz je stanowić. W związku z czym tak czy nie. I drugie pytanie, czy jeżeli już ta religia w szkołach jest, to czy państwo i Ministerstwo Edukacji Narodowej nie powinno sobie zapewnić wpływu na treści przekazywane w trakcie katechezy, tak jak to jest w większości krajów europejskich, gdzie katecheza jest w szkołach, ale program katechezy powstaje w ministerstwie. Kwestią zajęć religii w szkole ja się bardzo zainteresowałam i przeczytałam gruntownie naprawdę każdą publikację chyba, która powstała na ten temat. Jeśli chodzi o jakby kształtowanie, samą lekcję religii. W Konstytucji mamy zapisane, że każdy ma prawo, że państwo musi wykształcić tam, po prostu dać ten, dać edukację. Dać możliwość. Więc jeżeli dać możliwość państwo musi, to znaczy, że państwo musi finansować nauczyciela, dobrze, kadrę. Mamy protokół rozbieżności. Oczywiście nie było interpretacji Sejmu na ten temat. Nie. Mamy protokół rozbieżności, szczególnie, że na bazie tych samych aktów prawnych bardzo długo religia nie była finansowana przez państwo, o czym u nas się zapomina. Finansowanie religii przez państwo jest dosyć nowym wynalazkiem i weszło mniej więcej 8 lat po tym, jak religia weszła do szkół. Przez 7 czy 8 lat religia była w szkołach, nie była finansowana przez państwo. Na bazie tej konstytucji, którą mamy, czytałam same takie interpretacje. Ale nie zasłaniaj się konstytucją, ja pytam o poglądy. Konstytucję można zmienić. To prawda. Wchodzisz do Sejmu, jesteś sprawcza, tak, macie większość kwalifikowaną, wyrzucacie to z konstytucji. No i parę jeszcze innych rzeczy. Poprawka, to jak zagłosujesz? Uważam, że jeżeli rodzic chce, żeby jego dziecko uczyło się religii, to państwo powinno zapewnić taką możliwość. Czyli opłacając, tak? Uważam, że, ale nie tylko religii, taką, jaką mamy w takiej formie, jak jest teraz, jakiejkolwiek religii. Jeżeli ktoś jest prawosławny, to też powinien mieć taką możliwość, żeby szkoła zapewniła naukę, bezpłatną naukę właśnie takiej religii. Mamy taki zapis, który mówi, że zasady konkordatowe mają obowiązywać wszystkie kościoły i związki wyznaniowe. Jest pewien problem z tym, że w Polsce związki wyznaniowe się rejestruje, czyli one są koncesjonowane. Te niekoncesjonowane nie dostają. No dobrze, a program? Program tych zajęć. Program tych zajęć w tej chwili powstaje w kościele. Czyli państwo opłaca, a nie ma w ogóle wpływu na to co tam będzie wykładane. Nie wiem, każdy przykład, na który się powołują obrońcy religii w szkole, tam gdzie religia bywa obowiązkowa. To są skandaliczne treści po prostu. Tam ustala program ministerstwo. Tam ustala program ministerstwo. Mówię o państwach europejskich. W konsultacji ze związkiem wyznaniowym, ale w Polsce, ustalane jest ministerstwo. W Polsce w ramach diecezji odpowiadają za to biskupi, tak? I biskup sobie decyduje, o czym będą nauczane dzieciaki w jego diecezji. Tak, ale ja naprawdę wolałabym, żeby ci katecheci bądź księża, którzy uczą, spełniali choć część tego, co mówią nawet biskupi, bo to, co się dzieje dzisiaj na religiach, to jest po prostu skandal. Że też uważam oczywiście... A to jest polityka białej flagi. W tym momencie, jeszcze raz chcę zaznaczyć, uważam, że ministerstwo i państwo powinno mieć wpływ na tworzenie treści programowych. Ministerstwo, może nawet nie tylko ta Komisja Edukacji Narodowej, czyli organ niezależny, złożony z ekspertów. Tak, żeby politycy nie wymyślali sobie teraz, w jaki sposób kształtować, czy jakby tworzyć program religii. Bo proszę sobie wyobrazić, że teraz pani... nie chcę nazwiskami reklamować, ale XX z PiS-u tworzyłaby program religii w szkołach. On naprawdę nie odbiegałby wtedy od tego, co się dzieje w tym momencie. Natomiast dzisiaj to, co robią niektórzy, bo nie chcę też generalizować, ale niektórzy katecheci i niektórzy księża w szkołach, to jakie opowiadają naprawdę niestworzone rzeczy i aż nie... czasem powiedziałabym, że nawet wulgarne, to wątpię, żeby jakikolwiek biskup miał na tyle braku oleju w głowie i
kazał głosić takie niestworzone tezy. Ostatnie pytanie z tej serii. A nie uważasz, że jeżeli stworzymy taki organ, Komisję Edukacji Narodowej i tak dalej, to dobrze by było, żeby zajmowała się ona edukacją, nauką, a nie zastanawianiem, traciła czasu nad tym, żeby zastanawiać, w jaki sposób Kościół formuje swoich wiernych. Czy to jest w ogóle zadanie państwowe, żeby to rozważać? Znaczy, mówisz, co ma państwo wspólnego z tym, że ten czy inny kościół, ja już nie chcę, żeśmy mówili, wiadomo, że ten jeden jest dominujący, ale chodzi mi o jakikolwiek kościół. Co nas to obchodzi, w jaki sposób on wychowuje i formuje swoich wiernych? Moim zdaniem, zadaniem państwa w szkole i w edukacji jest nauczenie matematyki, której my jako Polacy kompletnie nie znamy i się gubimy w najprostszych, w czterech działaniach się gubimy. Olimpijczycy by nie powiedzieli tego. Dobrze, no ale jak mamy straszne rozwarstwienie, tak? No, cały czas pracujemy nad tym, żeby społeczeństwo nie było rozwarstwione, a mamy takich, powiedziałbym, zarobkowo, nie tylko. Umysłowo też dobrze by było, żeby nie było tak, że są tacy oligarchowie, którzy wygrywają matematyczne czy informatyczne olimpiady. A jak olimpiady, są tacy? I ja nie mam nic przeciwko nim, poza tym, że chciałbym, żeby przeciętny Polak umiał mnożyć. A tego polska szkoła nie zapewnia. I my mamy się zastanawiać nad tym, jak ma wyglądać katecheza, kiedy szkoła wypuszcza ludzi, którzy nie potrafią mnożyć? Katecheza, religia w szkołach ma za zadanie również uwrażliwić człowieka w jakiś, przekazać jakiś system wartości. Oczywiście on jest, może być taki, 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 no ale po prostu o to chodzi mniej więcej. Konstytucja mówi o zapewnieniu takiej nauki. Nie dogadamy się, proszę Państwa, będą te dzieci gonione przez platformę na tą katechezę? Koniec, nie będą gonione. Amen. Nie będą gonione. Jestem absolutnie przeciwna zmuszaniu uczniów do chodzenia na religię. Będą dobrowolnie gonione. W każdym razie państwo ma płacić za to, ale przynajmniej ma mieć wpływ na to, co tam jest nauczone, tak? Państwo nawet nie, że ma, tylko po prostu to wynika z naszej konstytucji. Musimy zapewnienie przez państwo nauki jakiegokolwiek przedmiotu bądź czegokolwiek oznacza finansowanie, czyli opłatę na przykład tej... To już jest interpretacja tej konstytucji. Tak jest napisane naprawdę, proszę uwierzyć. Dobrze, na koniec pytanie krótkie. Gimnazja, jak wrócicie do władzy, to gimnazja też wrócą? No, tego się już nie da zrobić, a na pewno nikt o zdrowych zmysłach by nie zrobił kolejnego bałaganu uczniom i kolejnej tak drogiej reformy. Trzeba będzie dać możliwość samorządom regulacji siatek właśnie szkół, klas w danym mieście. Czyli jeżeli jest szkoła, w której zmieściłoby się na przykład 3 klasy, 4 klasy, to później przenieść na przykład część uczniów do innej. Czyli nie będzie się to nazywało gimnazjum, ale tylko dwuetapowa podstawówka. Dać możliwość samorządom samemu kształtowania tej jakby siatki budynków placówek szkoły w danej gminie, bo tak będzie im dużo łatwiej, jeżeli nie będą zmuszani do tego, że na przykład musi być te 8 klas w budynku, w którym mieszczą się tylko 3 klasy. Słuchajcie, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Kinga Gajewska, kandydatka. Wraca do banerów i do kampanii. Tak jest. I do syna. I do syna półrocznego. Kinga Gajewska, posłanka i kandydatka na posłankę w następnej kadencji z Obwarzanka Podwarszawskiego. Dziękuję bardzo. Marcin Celiński, Marcin Wojciechowski. To był kolejny odcinek Uczył Marcin Marcina. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.